Dobry wieczór Państwu. Teraz odnośnie dzisiejszej rozprawy, jaką miał Kurzeja Bartłomiej, naprawdę prawdziwy artysta, rzeźbiarz. Był posądzony przez ludzi z Omzrika, czyli jakiś tam ośrodek monitorowania rasistowskich i ksenofobicznych zachowań, czy coś takiego. Przede wszystkim oni zachowują się rasistowsko w stosunku do Polaków. I tutaj znalazłem takie, właściwie to samo wpadło mi w ręce, znaczy jak czytałem, w prawo.pl, tylko nie umiem znaleźć daty, niemniej jest coś takiego, że na skutek awarii Facebooka ujawnione zostały dane administratorów stron. Okazało się, że stronę Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych prowadzi prezes, sam prezes OMZRiK, Konrad Dulkowski. W sądzie Dulkowski zaprzeczał, jakoby miał coś wspólnego ze stroną OMZRiK na Facebooku. W ten sposób Dulkowski bronił się w wytaczanym mu procesach przez osoby znieważone i zniesławione na tej stronie. I tutaj mamy artykuł, czy nie, jak to się nazywa, wpis pan Rafał Krawczyk. Rafał Krawczyk, obserwuj. To będzie chyba Świster? Nie, jakoś tak. No nie, nie znam tej nazwy. No, ptaszek. W odpowiedzi do Rafał Krawczyk, Małpa Konfederacja i 7 innych użytkowników. Z kolei antypolski ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych na fejsie prowadzi prezes OMZRiK Konrad Dulkowski. Ze screenu wynika, że skłamał w oświadczeniu dla sądu, iż ośrodek nie ma wpływu na treści publikowane na Facebooku. Facebook Leaks. Leaks, tak, Wikileaks. Tylko gdzie im to Wikileaks? No i tutaj jest znowu, o, a tu widzę data. 6:27 PM, 10 stycznia 2022 roku. O, to mam przynajmniej jakąś datę. I przeczytaj odpowiedzi i tak dalej. I jaka jest reakcja OMZRiK na ujawnienie danych przez Facebook? Pan Jan, jak Dulkowski zamierza wytłumaczyć się z tego, że kłamał w sądzie? Reakcja jest następująca. OMZRiK idzie w zaparty i zaprzecza, jakoby Dulkowski był administratorem strony. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej internaucie, który w komentarzu na stronie OMZRiK napisał, że Dulkowski kłamał. Przedwczoraj na Facebooku pojawił się błąd, który umożliwił użytkownikom sprawdzenie, kto administruje poszczególne strony. Na jaw wyszły m.in. dane osób prowadzących fanpage Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych OMZRiK. Jego prezes Konrad Dulkowski przed sądem zaręczał, że OMZRiK nie ma żadnych związków z profilem na Facebooku o podobnej nazwie. Niedawna usterka portalu ujawniła, że kłamał, a jednym z redaktorów jest właśnie on sam, pisze internauta. Bzdura! Powtarza fejki! Informacje wysane z palca, odpisuje OMZRiK. Jak zwykle. I tutaj, jak co dalej, jakaś pani Katarzyna Treter z Sierpińska. Katarzyna, podkreśnik TS, obserwuj, OMZRiK idzie w zaparte. Marcin Żulewski. Przez wczoraj na Facebooku pojawił się błąd, który umożliwił, tu już pisaliśmy użytkownikom sprawdzenie, kto administruje poszczególne strony. Niedawno usterka portalu ujawnia, że kłamał jednym z redaktorów jest on sam. No i tu, że to powtarzać bzdury, wysadzone z palca. Trzeba mieć tupet, żeby w tak bezczelny sposób kłamać. Stara sztuczka wszystkich przestępców. Gdy złapią cię za rękę, to krzycz, że to nie twoja ręka. Konrad Dulkowski to administrator strony OMZRiK, co potwierdziła awaria Facebooka. Czy teraz będzie dowodził w sądzie, że jakiś inny Konrad Dulkowski wrzucał posty na stronę OMZRiK? Gdzie są granice tych łgarstw? W przypadku lewackich aktywistów takich granic najwyraźniej nie ma. Źródło informacji Facebook. Zobacz też, kłamali jak z nut.
Facebook wsypał Dulkowskiego z Omzrich i ojca Grety Thunberg wideo. Jest tu jeszcze wideo. Ja no właśnie nie umiem tego zrobić, żeby to te strony były. Znaczy, ale dobra, same tytuły wpiszę pod filmem. To będziecie Państwo, na pewno jesteście lepiej, bardziej sprawni niż ja w internecie, to sobie znajdziecie to. To jest wszystko bardzo, bardzo, bardzo ważne, a szczególnie teraz wpatrząc się na to, co próbują zrobić z naszym artystą, prawdziwym artystą, nie jakimś tam cudakiem, panem Bartłomiejem Kurzeją. No oczywiście będę musiał to przekazać jakoś panu Bartłomiej Kurzejowi, żeby to popatrzył się, bo 17 kwietnia będzie drugi ciąg rozprawy, ciąg dalszy, zaś około godziny 10, ale będę przypominał. No dobrze, to mamy sprawę Bartłomieja Kurzej załatwioną, znaczy nie załatwioną, jest w trakcie załatwiania, ale nie zapominajmy, proszę Państwa, że za parę dni, to jest w środę, 15 marca będzie kolejna rozprawa pana Marcina Bustowskiego przeciwko Food Filschmidt, czy jakoś tak. No, też serdecznie zapraszam, proszę Państwa, na tą rozprawę. Może się więcej ciekawych rzeczy dowiemy. Tu mnie dzisiaj w ogóle zaskoczyła pod koniec i to mi się przykro zrobiło, bo jednym z powołanych świadków ma być pan Grzegorz Braun. I to mnie niepokoi, ale jeszcze to przemyślę, bo to jest bardzo niepokojące zjawisko. Bardzo niepokojące zjawisko. Ja to później się jeszcze wypowiem. Nie chcę przedłużać tutaj czasu Państwa, bo jest późna godzina. To już jest 23, nie, 21:49. 5 część Państwa jutro idzie do pracy, może do szkoły. No szkoda, żebyście zawalali czas. Życzę dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia.